No, witaj świecie. Dzisiaj chciałbym troszeczkę pomówić o zmiennych. Zmiennych na przykładzie języka C i C++, ponieważ no, tutaj są różnice, jeżeli chodzi o obsługę zmiennych w różnych językach, dosyć spore czasami, więc skupię się na jednym konkretnym języku, czy w zasadzie na parze języków, na języku C i jego no, starszym bracie, młodszym bracie, ale starszym możliwościami C++. Otóż, moi drodzy, jeżeli chcemy przechowywać jakieś informacje w pamięci, musimy tą pamięć w jakiś sposób zarezerwować. Jeżeli korzystamy z arkusza kalkulacyjnego, to twórcy arkusza kalkulacyjnego przygotowali już dla nas zestaw rubryczek. Zestaw, które możemy wpisywać. A1, B2, C3, C4 i tam możemy wpisywać różne dane. I arkusz jest na tyle inteligentny, że no możemy wpisywać tam datę, napis, liczby i to będzie działało. Arkusz to rozpozna. Natomiast w języku programowania jest już troszeczkę trudniej. To znaczy zależy w jakim języku, bo w językach wyższego poziomu, takich jak Python, jak PHP, jak JavaScript, również nie musimy się do końca przejmować, co będę chciał w komórkę pamięci zapisać. Język będzie za mnie próbował to zgadywać. Natomiast nie zawsze jest to dobre. Czasami język zgaduje w niewłaściwy sposób i otrzymujemy efekt taki, że z dodania 1 plus 1 wychodzi 11. No bo język zgadnie, że ta jedynka to jest może napis, ta jedynka to jest może napis, więc jak je połączymy, to z dwóch napisów jeden powstaje 11. Owszem, ale my może chcieliśmy, żeby to było 1 i 1 jako liczba i było w sumie 2. Dlatego języki, które są no, jakby jawnie typowane, w których mamy podany jawnie typ zmienny i informacja, co jest przechowywane, no, są w wielu przypadkach są po prostu w ten sposób wygodniejsze. W związku z tym zacznę od właśnie przedstawienia w języku C, C++, jak to funkcjonuje. Otóż taką podstawową zmienną, którą wykorzystujemy na co dzień, jest zmienna int, integer, liczba całkowita po angielsku. No, tak jak na matematyce, po prostu mamy liczby całkowite, liczby dodatnie, liczby ujemne, 0, ale takie, które nie mają żadnego ułamka, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5 w nieskończoność i minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 w nieskończoność. Oczywiście w języku programowania nie mogę mówić o nieskończoności. Zawsze jest jakiś limit. Jaki? Zaraz się przekonamy. Ale powiedzmy, że jest to zestaw liczb rzeczywistych od minus ileś do plus ileś, w jakimś zakresie, w jakimś przedziale. I nie może tu być ułamków. No więc powiedzmy int, czyli integer, liczba zmienna całkowita i teraz musimy nadać jej nazwę. W arkuszu kalkulacyjnym komórka ma nazwę narzuconą A1, B2, C12, D34. Można te nazwy w niektórych arkuszach zmieniać, ale domyślnie ma takie nazwy. W przypadku języków programowania nie. Stosujemy tutaj własne nazwy. Jak nazwać taką zmienną? Mogę ją nazwać prawie dowolnie. Mogę ją nazwać kaczka? No mogę ją nazwać kaczka. Jakie są zasady? Nie może zaczynać się nazwa od cyfry. Czyli to nie może być jeden kaczka. Widać wizualnie, że tutaj nawet zostało mi to kolorystycznie podświetlone. Język będzie próbował z tym zrobić coś innego. Musi być literka z przodu. Czy mogą być polskie znaki? No nie bardzo. Tutaj to jest międzynarodowe, muszą być znaki od A do Z, bez ogonków, bez różnych udziwnień. Czy mogą być cyfry? Owszem, mogą, jeżeli nie stoją na pierwszym miejscu. Jeżeli to jest kaczka pierwsza, kaczka druga, to utworzyłem w tej chwili dwie zmienne typu int, które są kaczka pierwsza i kaczka druga. Mogę jak najbardziej to numerować. Czy mogę dawać spację? No nie. Język musi wiedzieć, gdzie się zaczyna zmienna, gdzie się kończy i ona się kończy zawsze na białym znaku, czyli na spacji, na enterze, na czymś takim, na tabulatorze. Więc to muszą być znaki i cyfry. Czasami spotyka się również podkreślenie. Więc mogę zrobić sobie kaczka podkreślenie 1, kaczka podkreślenie 2. Co w sytuacji, kiedy chciałbym mieć zmienną, której nazwa jest jakoś dłuższa i składa się z kilku wyrazów? Na przykład pojemnik na kaczki. No, weźmy int, pojemnik.
No i teraz są różne szkoły programowania i różne style programowania tak naprawdę. Czasami dajemy tutaj podkreślenie, czyli pojemnik na kaczki. Tak częściej spotyka się w języku C w rzeczach bardziej niskopoziomowych związanych z systemem operacyjnym. W językach takich jak Java na przykład, no, dobrym zwyczajem jest stosować tu tak zwany camel case, czyli małe i duże litery. Camel case, czyli garby wielbłądzie, oznacza to, że pierwsza litera jest mała, ale każdy następny wyraz tworzy właśnie taki garb wielbłądzi, który rozpoczyna dużą literą następny wyraz. No i taki zapis też w wielu językach się uznaje za no, typowy, jaki powinno się stosować. Także zawsze, kiedy będziecie programować, sprawdźcie, jaki jest styl programowania po pierwsze w danym języku, a po drugie, jaki jest styl programowania w grupie, z której pracujecie, bo pewne zasady mogą być narzucone na przykład w firmie jako no, taki styl, my programujemy w ten sposób. Dla języka to nie ma znaczenia. Byleby to nie była spacja, byleby to był któryś ze znaków od A do Z, cyfr od 0 do 9, podkreślenie. Takie zmienne, no utworzyłem już w tym momencie 3, kaczka 1, kaczka 2 i pojemnik na kaczki. Wszystkie określiłem jako int, czyli jako liczba całkowita. W jakim one są zakresie? To zależy też od języka, zależy od platformy czasami. Inaczej to wygląda nawet w języku C czy C++ na 64-bitowych systemach operacyjnych, na 32-bitowych systemach operacyjnych. Inaczej to wygląda pod Windowsem, inaczej to może wyglądać pod Linuxem. Jest to kwestia kompilatora. Zawsze należy sobie sprawdzić, jaki jest zakres. Ja mogę sprawdzić na przykładzie tego kompilatora pod macOS-em. Jest to kompilator G++ z pakietu GCC. CodeBlocks działa na tym kompilatorze. No i mam tutaj macOS-a akurat przed sobą. Co mogę zrobić? No mogę sobie zrobić coś takiego. Size of i na przykład kaczka 1. I takie sobie wypiszę na ekranie teraz po uruchomieniu. Zapiszę to. Uruchamiam. I tak, wyszło mi, że to są 4 bajty, czyli 4 ósemki, czyli 2 do 32. 2 do 32 możliwości, czyli ona jest 32-bitowa, no bo każdy bajt z tych czterech jest 8-bitowy, więc 8 plus 8 plus 8 plus 8 jest 2 do 32, jest to 32 bity. Czyli tu jest 32-bitowa zmienna i 2 do 32 mamy możliwości do zapisania. Czyli 2 do potęgi 32 to jest taka wartość. Jeżeli mamy liczbę dodatnie i ujemne, to można w skrócie powiedzieć, nie będę w to się teraz zagłębiał, że tyle jest na liczby dodatnie i tyle jest na liczby ujemne, chociaż na liczby dodatnie jest o jeden mniej, dlatego że to 0 jakby jest też tu traktowane, można powiedzieć, jako liczba dodatnia. Czyli będzie do minus 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8, ale na plusie będzie do plus 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7. No i te wartości są przechowane w języku C++, w tym kompilatorze pod tym systemem operacyjnym. Tak to wygląda, czy jest to 32-bitowa zmienna. Jeżeli ta 32-bitowa zmienna mi nie wystarcza, mogę sobie tutaj zastosować long inta. I w tym momencie long int na tym systemie już jest 8, czyli no, jest to 8 bajtów po 8 bitów, czyli jest to 64-bitowa zmienna, 32 i 32, tak? Jest to 64. Na niektórych systemach, na niektórych kompilatorach mogę zastosować long inta, ale tutaj jest to nadal 8, czyli tu nie poszerzyło. Wszystko zależy, z jakim kompilatorem pracujemy. Jeżeli będziemy kompilować na przykład na Arduino, te wartości mogą być już całkiem inne. Tu mamy do czynienia z komputerem, który ma no, dużo pamięci, ten ma akurat 8 giga,
więc twórcy kompilatorów i twórcy środowisk programistycznych pod komputery osobiste nie przejmują się aż tak pamięcią. No i nawet ten int podstawowy, chociaż pokażę za chwilę krótsze wartości niż int, nawet ten podstawowy int zajmował 4, przepraszam, bajty. W przypadku Arduino, gdzie tej pamięci jest bardzo niewiele, jest kilka kilobajtów czy kilkanaście kilobajtów, kilobajtów, nie megabajtów, nie gigabajtów, tylko kilobajtów, no nie można tak czasami szastać. Warto stosować typy, które zajmują mniej miejsca w pamięci, jeżeli nie chcemy zapisywać tak dużych liczb. No bo teraz, jeżeli moja kaczka to będzie zmienna określająca, ile mam kaczek na podwórku, no to prawdopodobnie nie potrzebuję ileś tam miliardów wartości, prawda? Wystarczą mi wartości być może no, do 100, jeżeli to jest małe podwórko. Jeżeli zakładam, że nigdy tam nie będzie więcej kaczek się i tak mieściło, no to po co mi zajmować 4 bajty pamięci do zapisu? Wystarczyłby może 1 bajt pamięci do zapisu. I w językach programowania możemy nie tylko wydłużać jakby te wartości, ale mogę je również skracać. Jest coś takiego jak short. Czyli tak, bo long to było coś więcej. Z inta 4-bajtowego, czyli 32-bitowego, po longowaniu zrobił się 64-bitowy na tym systemie. To po zrobieniu short z 4 zrobił się 2. Tak? Czyli mamy 2 do 16. Mniej możliwości, tak? 2 do potęgi 16, 65536, czyli podzielone przez 2, to jest od minus 32768 do plus 32767, bo to 0 jakby wchodzi w tą ilość tutaj. Więc tak zapisana zmienna już oszczędza nam 2 komórki pamięci. Jeżeli nam wystarczą liczby od minus 32000 z groszami do plus 32000 z groszami, być może bym zastosował tutaj shorta. Jeszcze krótszą zmienną będzie zmienna k, czy char, jak to wymawiać, bo jest to skrót od charakter, ale tak to się chyba wymawia już jako char. I w tym momencie, co się okazuje, mam tu jeden byte. Z tym, że z charakterem jest ten problem, że język C++ będzie domyślnie to traktował jako znak, więc przy wypisywaniu tych zmiennych no, będzie kłopot, bo będzie się to traktował jako kod ASCII znaku i będzie to przekształcał na znak. Więc trzeba dopiero przed samym wypisaniem coś z tym zrobić, jeżeli chcemy to traktować jako liczbę. Dlatego nie polecam stosowania chara jako zmiennej, która po prostu jest jednobajtowa i traktujemy jako liczbę po prostu w języku C++. Pod Arduino jest zmienna typu byte i to jest właśnie taki odpowiednik chara, jednobajtowy, który mogę zastosować, żeby zająć jeden bajt pamięci, a było to traktowane jako liczba całkowita. Podsumowując, doszedłem do takiego w tym momencie już etapu, że omówiliśmy podstawowy, taki typowy typ całkowity, który się używa na co dzień, czyli int, tak, liczby całkowite, czyli long int, liczby o wydłużonej precyzji, całkowite, ale więcej, wite również, i na przykład short int, też liczby całkowite, ale o skróconym zakresie. No i jeszcze taki specjalny char, charakter, który jest jednocześnie liczbą, bo tak naprawdę znak to jest liczba, jego kod ASCII, ale jednocześnie jest też niestety znakiem, więc tu z tym należy ostrożnie wśród osób początkujących. Ale liczby całkowite to nie wszystko. Mogę chcieć sobie w zmiennej, czyli takiej komórce pamięci, zapisywać również liczby rzeczywiste. Liczby tak zwane zmienno-przecinkowe. To wymaga osobnego filmu do wytłumaczenia, o co chodzi z liczbami zmienno-przecinkowymi. Tam jest wiele no, ciekawostek, na które można się natknąć i wiele pułapek, na które można się wpakować. Jeżeli teraz moja kaczka 1 ma być z liczbą całkowitą, mogę zastosować double kaczka 1. Jeżeli to uruchomię, to otrzymam size 8-bitowy. 8-bajtowy, czyli tak samo jak był long int, ale tym razem już nie są liczby całkowite, tylko liczby rzeczywiste.
Czyli liczby rzeczywiste to są liczby takie, których jest nieskończoność na plusie, nieskończoność na minusie, ale również jest ich nieskończoność na dowolnym przedziale. Czyli pomiędzy 0 i 1 mam też nieskończenie wiele liczb rzeczywistych, tak? 0,01, 0,001, 0,001, 0,002. Jest ich nieskończenie wiele pomiędzy 0 a 1. Oczywiście komputer znowu nie jest w stanie zapisać nieskończenie wiele, więc no, w dużym skrócie powiem, że na tych liczbach mogę pewną gęstość również zapisać. Czyli double daje mi nie tylko to, że mogę sięgać gdzieś daleko w głąb, ale również, że mogę sięgać pomiędzy liczbami całkowitymi, ale też z pewną gęstością, no bo nie jestem w stanie zapisać nieskończenie wiele liczb z tego przedziału. Zamiast double możemy się posłużyć wersją float, która jest skróconą. Jeżeli to sobie uruchomię, to na moim systemie są 4. Czyli mam mniejszą gęstość, czyli nie tylko mniej mogę sięgnąć jakby na osi X, mniej mogę sięgnąć w stronę nieskończoności, mniej mogę sięgnąć w stronę minus nieskończoności, ale również mniej gęsto będę miał upakowane te liczby pomiędzy 0 i 1, pomiędzy 1 a 2 i tak dalej. Czyli mniejsza dokładność po przecinku. No ale też mniej miejsca w pamięci. Jeżeli chcę zaoszczędzić pamięć, a nie zależy mi na dużej dokładności, mogę zastosować floata. Mogę również zastosować, podobnie jak w przypadku inta, long double. I tu z 8 zrobiło się już 16. Tak, 16 bajtów, czyli mamy 16 razy 8 bitów. No jest to już dosyć duża precyzja, dosyć duża dokładność i czasami nam taka będzie potrzebna. Dlatego warto sobie mieć to na uwadze. Czyli poza intami mamy do czynienia teraz z liczbami rzeczywistymi double. My będziemy najczęściej w naszych projektach, takich początkujących przynajmniej, używać double, ewentualnie long double, jeżeli będzie nam zależało na większych rzeczach. Raczej w kierunku floata nie warto będzie na PC-cie schodzić, bo nasze małe programiki no, mają dość tej pamięci. Natomiast przy większych projektach jak najbardziej warto o tym pamiętać. Jeżeli nie potrzebuje dużej precyzji, jeżeli nie potrzebuje dużych liczb rzeczywistych, być może float byłby tu właściwym typem. Tyle jeżeli chodzi o podstawowe typy zmiennych. To oczywiście nie jest wszystko, to jest no, wierzchołek góry lodowej. To są te typy, których będziemy używać na co dzień w podstawowych projektach algorytmicznych, przygotowując się do matury, czy przygotowując się do różnego rodzaju podstawowych konkursów. Czyli jeszcze raz, int, liczby całkowite i to podstawa. Double, liczby rzeczywiste o podwójnej precyzji. No, ich wersja float o pojedynczej precyzji zmiennoprzecinkowe. Zmiennoprzecinkowe liczby, dlatego że tam przesuwany jest przecinek, tak? Liczba 100 to jest jakby 100,0, ale liczba 100,12 przecinek jest w innym miejscu. 100,128 przecinek jest w innym miejscu. No więc mówimy o liczby zmiennoprzecinkowe. Jak one są zapisywane w pamięci, no to, tak jak mówiłem, wymaga osobnego omówienia. I z czym się to wiąże? Z takich typowych przykładów, które można pokazać, to jest taki no, klasyczny przykład. Biorę sobie double a równe 0,1. Tak? Czyli 0,1, mówiąc po polsku, po amerykańsku jest tutaj kropka. No i robię sobie double b i double c. I wszystkie są, przepraszam, c. I wszystkie wynoszą 0,1. No i teraz mój double kaczka to się równa a plus b plus c. Tak? No więc możemy sobie wypisać już nie size of kaczka 1, tylko wypisać sobie kaczka. Uruchamiam. No i mam 0,3. No więc wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. 0,3. No to teraz sobie napiszę kaczka 2 to się równa kaczka 1 minus 0,3. No to i wypiszę kaczka 2. No, każdy mi powie, że w tym momencie powinno wyjść kaczka 2 równe 0. No bo tu kaczka 1 było 0,3, no bo 0,1 plus 0,1 plus 0,1 to jest 0,3. Jak od tego odejmę 0,3,
Wychodzi 0. A tu się pojawia jakaś dziwna wartość. Nie wiem, czy ją dobrze widzicie z tym w tym powiększeniu, więc powiększę. Wychodzi taki zapis. Co oznacza ten zapis? No jest to zapis inżynierski, prawda? Znany też z arkusza kalkulacyjnego, że to jest jakaś tam wartość razy 10 do minus 17. Tak? Czyli mamy 0,00000000, dużo 0 i potem jest to 5 coś tamten. Czyli błąd się pojawia, no mogę sobie to wkleić do arkusza. Tak, wpisałem sobie ją do arkusza, tylko zmieniłem kropkę amerykańską na przecinek polski, dlatego że mam polską wersję arkusza. I teraz sobie zmienię formatowanie komórek na liczbę. I na liczbę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. No przy dwóch miejscach po przecinku mam 0, czyli to, czego się spodziewałem, że jest 0. No i teraz spróbuję zwiększać miejsca dziesiętne. I w pewnym momencie mi się pojawiły właśnie te zakłócenia, jakby tak to nazwijmy, na samym końcu. Czyli ten zapis inżynierski oznaczał, że to jest właśnie 0, dużo 0 i na końcu te 5, 5, 5, 1. Skąd się to wzięło? Wzięło się to z przeliczania liczb dziesiętnych na liczby dwójkowe. I jeżeli chodzi o liczby całkowite, no to da się to przeliczyć 1 do 1. Każda liczba dziesiętna odpowiada innej liczbie dwójkowej. Natomiast tak naprawdę w przypadku liczb o rzeczywistych, tak jak mówiłem, mamy ograniczoną precyzję. I 0,1 jest taką wartością dziesiętną, bo to jest 1 dziesiąta, której nie da się zapisać dokładnie w systemie dwójkowym. No więc zastosowano pewne przybliżenie, a to przybliżenie miało jakąś tam precyzję, taką jaką liczba double. Więc w tym momencie uzyskałem w wyniku taką wartość, która jest bardzo bliska zero. No bardzo, bo ta piątka, to zakłócenie się pojawia daleko, daleko. No ale sorry, nie jest to liczba zero. Więc nie mogę sobie założyć, że porównuję, czy mój wynik wynosi zero. Jeżeli znaczy, że wynosi zero, to znaczy, że wylądowałem na przykład na Marsie moim lądownikiem. No nie, ja znajduję się ciągle o ileś tam drobiazgowych według programu odległości od powierzchni, ale muszę założyć, że to jest pewne przybliżenie, że nie da się dokładnie policzyć. Tego typu pułapek w liczbach rzeczywistych jest mnóstwo, dlatego pamiętajcie o tym i to jest taki klasyczny przykład, który się sprawdza w językach programowania typowych, że niestety, czy jak dodamy 0,1 plus 0,1 plus 0,1, i od tego odejmiemy 0,3, to nie wychodzi 0. Także tyle, jeżeli chodzi o podstawowe typy zmiennych. Zapraszam do tego, żeby kliknąć, prawda, tutaj w prenumerowanie, subskrybowanie kanału i nie przegapić następnych odcinków, które już wkrótce.